Siemaneczko ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Tobiasz, a to jest mój kolejny odcinek Zagrajmy sobie w GTA 3. I w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać kolejne misje. Znowu u Reja. Więc lecimy bez zbędnego pitolenia od razu do Reja. Przydałaby nam się oczywiście pancerzyk na sam początek gry. Jak zaczynamy. No pancerz by się niezmiernie nam przydał, ale nie wiem gdzie go szukać, więc na razie nie będziemy tego robić i nie będziemy go szukać, więc polecimy na misję. Mam nadzieję, że już takich trudnych misji nie będzie jak wcześniejsze, chociaż z krokiem na krok GTA powinno być trudniejsze. Zobaczymy czy tak będzie. Dobra, lecimy na kolejną misję. Kolejna misja to Plaster Blaster. Zobaczymy o co biega. Na dworze pogoda za ciekawa to niestety nie jest. A mam nadzieję, że no niedługo się zmieni, bo wczoraj to były upały masakryczne. Chciałbym, żeby jeszcze tak było, żeby po prostu było ciepło, a nie kurde deszcz, śnieg i w ogóle. Znaczy teraz w czerwcu to nie będzie żadnego śniegu. Przydałoby się też, żeby żadnego nie było deszczu. Dobra, co tu biega w ogóle, bo jakiś damage nam wyskoczył. Gdzieś na pewno musimy dojechać, ale co zrobić, nie wiadomo. Been spotted. Dwie gwiazdki nas gonią. Mamy zlikwidować karetkę, mi się wydaje. Tu mi się coś daje przynajmniej. Ale do końca to ja kurwa pewny nie jestem. Lunetką to ja za szybko nie dogonię tego ambulansu. Aha, muszę coś zbierać. Chyba. Kurwa, przestańcie. O, wysiadł z samochodu. Super, no do policji wsiada jeszcze, debilu. O co to chodzi? Jakieś mumie. Naprawdę nie wiem, o co dobiega. Gdzie jest ta karetka? Może w karetkę miałem wziąć albo coś. Nie mam pojęcia. Chuj, zrobimy najwyżej faila. W innej opcji widzę, że nie widać. Chyba, że mam rozjechać tego debila. Tą mumię. Ta! O to tu chodzi. Dobra. Miała po prostu mumia wypaść i mieliśmy ją rozjechać, zabić, ale głupia misja, naprawdę głupia misja. No ale jak już taka misja była, to nic nie poradzimy. No. Idziemy zapisać gierkę i widzę, że już misje u Reja wszystkie się skończyły. Więc pociśniemy bez zbędnego pitolenia od razu do K. Nie wiem, kto jest w tej misji K. Na pewno się dowiemy. Dobra. Zapisujemy giereczkę. Co, mumię rozjechaliśmy i koniec misji. No 10 tysięcy dostaliśmy. Nie, panie mają naprawdę tego. Dobra. Lecimy na kolejne misje. To była szybka, łatwa misja. Takie powinny zaraz być. A nie się dłużyć, kurde, nie wiadomo o co w tych misjach jeszcze chodzi. Weźmy tego Stingera. Pewno nam się przyda i będzie szybszy. Nie, jakąś furgonetką będziemy latali ciągle. Dobra. Bo to Bor Crew. Nie wiem, ja będę śpiewał. Jazda, 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 gwiazda. Tu jakiś DS.
Mieliśmy najpierw do K jechać, no to idziemy do K. Olojolojolojolojo! Niezłe dymy. Nie wiem, co to jest ten K. Pewnie się dowiemy. Czy koło restauracji, czy koło czegoś. Jump! Nie da się jumpować. Nie wolno, nie wolno. Okej. Okay. Tu jakieś drifty. Tu jump! Wow! No takie coś to piękne jest. Ale mógł jeszcze stanąć na nogi normalnie. Bym pogratulował takiemu czemuś. Hajsy dostaliśmy za backflipa. Spoko. Tu gdzieś na misję mamy iść, tylko nie wiem gdzie. Okej. Okay. Co to jest za misja? Kanbu boost out. Okej. Okay. Z tymi Chińczykami. Steal a cop car. Cop car, czyli jakąś furgonetkę, czy co? No, biegnij. Się przekonamy. Chyba nie. Cop car. Co może być cop carem? Cop car to może być też policyjny radiowóz, ale nie jestem pewny, czy to. Weźmy jakiś. O, na przykład ten. Tu szybszy. To jest policyjny. Zobaczymy, czy o policyjny chodzi. Tak. Dobra. I po prostu mamy. Mamy po prostu do bomby, żeby zlikwidować chyba ten samochód albo coś z tego stylu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc zróbmy tak, jak nam każą. Kuźwa, jak to kręcą tu. Takie wariaty. Dobra, powiedzmy tyle. Tędy. Czyli idziemy przez autostradę gdzieś. Mogę gdzieś tu skręcić? No, oczywiście nie w wodę. Suncie dupska. Wow. Żeby nam się to nie przewróciło. Mamy trasę. Proszę nie strzelać we mnie, okej? No, też tak myślę. Ale proszę nie strzelać. Dobra, policja, że nas nie goni. Gdzie my mamy jechać z tą bombą? No gdzieś tutaj najwidoczniej. No nie strzelać proszę we mnie. Tu to drift, mucha. Mucha, przestań. Dobra. Gdzieś to tu będzie. Już wiem gdzie, do góry. Byliśmy tutaj kiedyś. Wykonywaliśmy misję. Tu za te granaty do okna wrzucaliśmy. Nie pamiętacie? Pamiętacie. Dobra. Ciśniemy tutaj. Ok. Załadowaliśmy bombę. Teraz tą bombą lecimy tam, gdzie jest różowy znacznik. Widzicie, że to jakoś daleko, mega daleko nie będzie. Na razie sobie na spokojnie jedziemy. Nic się nie dzieje w tym GTA, jakieś pustki. No dobra, oprócz strzelania. Kuźwa, źle jeszcze pojechałem. Oprócz strzelania to się tutaj nic nie dzieje jak na razie. Jazda, jazda. Ani radia, ani nic nie ma. Nic ciekawego nie leci. Z tego co widzę, będzie cichutka misja. Dobra, jesteśmy już gdzieś na miejscu. I teraz pytanie. Spadaj z tym z baseballem, debilu.
Gdzieś mamy tu wjechać, czy jak? Do końca też nie powiem, nie wiem. No kręć w prawo. Tu gdzieś tutaj? Okej. Chyba tutaj, tak, tutaj. Tam mamy paczkę, widzę, zaraz sobie ją zbierzemy. Nasta, okej. Nie mam stąd spierdolić, okej. Spierdalamy! Ja spierdalam stąd. Ej, 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 ej! Ha, na niego mam poczekać. Dobra, tu wsiadaj, ziomek. Będę strzelać. Dobra. Zaraz rozjebią ten samochód, więc się śpieszmy, naprawdę. Tu helikoptery, wszystko. Jezus, tu ta policja loto normalnie w tym GTA. Kurde, tu nam się rozwalili w ogóle. What the fuck, o co tu chodzi? Dobra, mucha, spadaj. Bo ja się z tą mucha nigdy nie zaprzyjaźnię, jak tak będzie. Ja nie chcę sobie rozwalić samochodu. Ludzie w ogóle pod koła mi się przewracają tutaj. Wszystkich zaraz rozjadę. Masakra, co tu się dzieje w tej misji, kurde. Trzy gwiazdki mnie gonią i w ogóle tak szpanują tutaj policja, że to jest w ogóle nie do opisania. Dobra. Starczy tylko w lewo skręcić i tu gdzieś będzie pain spray. Wrąbiemy się od razu do pain spray. Aha, musimy naokoło jeszcze jechać. Super. No dobra, to zróbmy to. Żeby po prostu tylko bezpiecznie zakończyć misję. Gdzieś tu policję słyszę. Wszędzie już policję powoli słyszę. No jak trzy gwiazdki mnie gonią, no to się nie dziwię, że oni nie będą. Muszą być. Dobra, teraz w lewo gdzieś. Tutaj, dobra. Okej. Okay. Wbijamy tutaj. Wbijamy na górę, na paint spray. Gubimy policję. Ja mam nadzieję, że będzie koniec misji. Daj, kręć w lewo, kręć w lewo, ale kręć w lewo, szybko. No jedź tam, proszę cię! No. Dobra, zgubiliśmy policję. I teraz musimy go odprowadzić po prostu w to miejsce. To mi się przynajmniej wydaje i będzie koniec misji już wtedy, już na pewno. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak będzie. Dobra. Bez zbędnego pitolenia spróbujemy to zrobić. Jedziemy zakończyć tą misję. Serdecznie zakończyć tę misję. Kolejna policja, widziałem, jedzie. Policji dosyć. Po tym wyścigu, co tu się działo. Wszędzie, z wszystkich stron nas gonili, kurde, helikopterami. Sami widzieliście, co policja odwalała. Masakra jakaś. Dobra, jesteśmy gdzieś tutaj. I co teraz? Jaku dojo. No i 30 tysięcy nasze, pięknie! Takie coś to mi się po prostu mega podoba. 30 kafli zarobiliśmy. Lecimy jeszcze na jedną misję do K. I będziemy odcinek kończyć, tak mi się wydaje. Ale ta mucha mnie naprawdę wnerwia, wszędzie mi siada. Na całe moje ciało. Najpierw na rękę usiadła, później na nogę. A teraz mi się siedzi na czole. No, coś powiedział, ale nie mogę. Dobra. O Jezus Maria. Ile tu taksówek? Dwie naraz tej sru. Co oni, kurde, lokomotywę robią? Pociąg się bawią? Czy to nie jest wesele? No matko boska. O matko boska. Zaraz zobaczę, ile w ogóle ten odcinek się jeszcze nagrywa. Żeby też za długi nie był. Wiadomo. A 14 minut bez lipy. Jeszcze jedną misję można sobie wykonać. Bez zbędnego pitolenia. Dobra, gra jest zapisana. Wszystko jest na jak najbardziej dobrych ustawieniach. I ciśniemy do naszej kolejnej misji do K. W następnym odcinku na pewno będziemy robić sobie jakieś już wyścigi, bo wam w ogóle dawno nie pokazywałem ich. Czyli
Będą jakieś misje z słuchaweczką na pewno. Żeby po prostu nie było, że o, bo wyścigi zostawiłem i ich nie robię. Nie. Ja do nich wrócę. I wrócę może do nich nawet w kolejnym odcinku, a może nawet jeszcze w kolejnym. Zobaczymy. Jak nie zapomnę, to do nich wrócę. Dobra. Jesteśmy na miejscu. I kolejna misja zaczyna się. Grand Theft Auto. O, proszę. Od GTA się zaczęło. Co? Dobra, wysłuchałeś 6 minut, no super. Wysłuchałeś człowieka i ciśnienie zobaczymy oczywiście, gdzie jest najbliżej. Widzę, że tutaj jest najbliżej, czyli cały czas prosto. To lecimy w takim razie. Jakieś samochody, będziemy musieli coś zrobić z nimi. Nie mam dokładnie pojęcia, co, o co biega. Ale się dowiemy zaraz. Za parę sekund. Jakiś samochód ma być, niby, słyszałem. No jedź, kartony Hanki! Pierdziel. O Jezus, to jest to. To te wybuchające samochody, goście. Byli. Gdzie mam z tym Stingerem jechać? Tak, to jest ta miejscowa, pamiętacie? Jak ja się denerwowałem, jak ja się kłopotałem z nimi. Było coś, kurde, strasznego, masakra. No, na szczęście już nigdy nie wrócę do tamtej misji. Dla mnie była zbyt pokurwiona ona. A, super! Nie możemy nigdzie uderzyć. Kolejna zjebana misja. Super. Nie możemy nigdzie jebnąć, bo od razu nam kuźwa... Pierdolę! Od razu nam czas zajmuje. To super. Dwa Stingery mi się wydaje, że mamy doprowadzić do jakiegoś miejsca. Ale nie jestem do końca pewny. Pewnie będziemy mieli tutaj faila. Bo już ja byłem. Tak, będą we mnie strzelać, to na pewno kurwa dam sobie radę. Żeby nic temu samochodowi się nie stało. Dobra, jedziemy. Szybko to zreperować i kurwa. Żeby wykonać tą misję. Daj szybko. Blisko to gdzieś jest? No to jest tu gdzieś. Tylko gdzie? Co tu? Nie? Tu? Okej. Jeden. Dobra! Zapierdalamy po następny. Bierzemy byle jakie autko. Z daleko gdzieś? Gdzie to na mapie pokazuje? Na trzecim świecie to na pewno nie jest. Dobra, dowiemy się, gdzie to jest. Mamy 3 minuty, żeby zaliczyć to. Się wydaje, że bez lipy nam się uda. Oj, babka, przepraszam. Przepraszam cię najbardziej, najmocniej i najserdeczniej. Że ciebie potrąciłem, ale czasami trzeba. Jak ludzie nie myślą. Dobra, to jest gdzieś tutaj. Dobra, można wysiąść. Można wskoczyć. Policja nas goni w ogóle, nawet nie widziałem. A widzicie, to jednak nie Stingery. Infernusik też będzie, super. Takie misje to ja kocham. Nie, no tutaj nie pojedziemy, bo... Gdzie tu ja mogę wyjechać bezpiecznie? Tutaj, okej. Okay. Mam 2 minuty, dam radę. Nie powinno być lipy, mi się wydaje. A jeszcze jeden samochód jest, a to nie będzie koniec. No super. Infernusik jeszcze jakiś będzie. Widzę, że zdążymy do tamtego pojechać. Dobra, tutaj w lewo. Ja już ten drogi z na pamięć widzę. Od razu go parkujemy. Gdzie go mam parkować? Tu. Tak czy nie? Nie, no.
mam się sam otwierać ten garaż, okej. Dobra, spierdolamy. Dalej! Szybko, bo traci się czas, to. Dobra, drugi jest. Infernusik. Kolejny samochodzik. Ten następny gdzie jest? Tu od razu po prawej stronie. Dobra. Mamy 2 minuty na to. No zobaczymy, ile w ogóle tych pojazdów mamy umieścić. Czy 3, czy 4, czy więcej. Mam nadzieję, że jest 3, 4 max. Bo więcej to naprawdę bym nie chciał. A, jeszcze pada deszcz, no super. Zmieniła się pogoda w GTA i do dupy będzie. Dobra, proszę nie strzelać. Ja wam nic nie zrobiłem, wy we mnie strzelacie tej. Dobra, to jest Stinger, Infernusik. Bierzemy Infernusika. A on wypeń, tylko są wyjechać. Okej. Dobra, nienawidzę takie pogody jak pada, bo to od razu szlag jasny mnie trafia. Zaraz może się posiedzę ten samochód i dupa będzie. Dupa będzie z tego wołowa. Psycho. Jeszcze minuta, mam nadzieję, że już to będzie koniec. Koniec czy nie? Tak jest! 25 tysięcy wykonane. No i zajebiście. Lecimy zapisać gierkę. Już czwartej misji chyba nie będziemy zaczynać, tak mi się wydaje. No, idziemy zapisać giereczkę i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Jak ja się cieszę, że tak szybko, bardzo szybko misje poszły. Tak powinno iść cały czas. A nie, że się dłużyć i w ogóle dłużyć. Jezu, jaka ta pogoda jest smutna w tej grze normalnie. Się jechać nie da. Takie poślizgi, wszystko tu jest. Strzelają wszyscy się, bandyci, kurde, jacyś. Masakra. Dobra, lecimy zapisać gierkę i kończymy na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że nam się udało. I w takim razie, to co? Ja już z wami będę się żegnał. Trzymajcie się. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Oceniajcie. Żeby po prostu troszeczkę mi się wybił ten kanał. Ja się z wami będę żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Siemaneczko. Nara.